Witam. W dzisiejszym filmiku postaram wam się przedstawić najważniejsze informacje na temat pierwszych trzech światowych wojen Shinobi. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, z którymi lepiej nie wchodzić w żadne wojny, bo to konkretni szefowie. I jedna szefowa. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym zadedykować ten filmik pewnemu wąsaczowi, który jest policjantem i zna się na komputerach. To właśnie on chciał, abym o tym opowiedział, także lecimy, lecimy, nie śpimy. Pierwsza światowa wojna Shinobi była, jak sama nazwa wskazuje, pierwszą na taką skalę i odbyła się około 30 lat po założeniu pierwszej ukrytej wioski, którą była Konoha. Obejmowała ona większość krajów i wiosek, lecz niestety zostało nam pokazane niewiele na jej temat. Śmiało jednak można zakładać, że doświadczenia z tej wojny doprowadziły do narodzin taktyki, która przez kolejne dekady będzie stanowiła podstawę działań wojennych. Najprawdopodobniej początkiem tej wojny był atak Madary Uchiha na Mu, drugiego Tsuchikage, co spowodowało zaostrzenie konfliktu pomiędzy Iwa Gakure a Konohagakure. Lata przed tą wojną pierwszy Hokage Hashirama Senju, chcąc utrzymać równowagę pomiędzy krajami, podzielił ogoniaste bestie pomiędzy każdą z nich podczas pierwszych pokojowych rozmów, zwanych później Szczytem Pięciu Kage, ale to jak widać nie wystarczyło, a nawet całkiem możliwe, że to też było przyczyną ataków. Również to w trakcie tej wojny zginął drugi Hokage, Tobirama Senju, poświęcając siebie jako przynętę, aby jego podwładni mogli przeżyć. Pokonało go 20 ninja Kumogakure, na czele których stał Kinkaku, lecz zanim jednak to się stało, mianował on Hiruzena na trzeciego Hokage. Wojna zakończyła się traktatem o zawieszeniu broni, ale dopiero po tym, gdy już 5 wielkich krajów zostało poważnie zniszczonych. Pierwsza światowa wojna Shinobi jest tak naprawdę nawiązaniem do prawdziwej pierwszej światowej wojny. Wojna w anime, jak i w prawdziwym życiu, została zakończona przez zawieszenie broni oraz większość krajów na kontynencie europejskim zostało prawie doszczętnie zdewastowanych. Tak samo około 20 lat później wybuchła druga wojna światowa w rzeczywistości, jak i druga światowa wojna Shinobi w anime. Właśnie do niej teraz przejdziemy. O tej wojnie wiemy już nieco więcej, także nie przedłużając przystąpię do przedstawienia. Z pewnością możemy tutaj wskazać kilka stron konfliktu i tak były to kolejno Konohagakure, na której czele stał trzeci Hokage Hiruzen Sarutobi, Sunagakure dowodzone przez trzeciego Kazekage, którego imienia nie znamy, Amegakure, którego przedstawicielem był Hanzo Salamandra oraz Iwagakure, którego reprezentował trzeci Tsuchikage, Onoki. Nagato określił drugą wojnę jako zapoczątkowaną przez Konohę, jednakże nigdy nie zostało powiedziane, że tak rzeczywiście było, a nawet moim osobistym zdaniem Hiruzen nie byłby w stanie wywołać wojny. Bronić, dołączyć, owszem, ale nie wywołać. Co było pewne, to to, że po około 20 latach po zakończeniu pierwszej wojny, dysproporcje gospodarcze stały się naprawdę sporym problemem, dlatego też kraje zaczęły wykorzystywać siłę militarną do poszerzania swoich terenów. W przeciwieństwie do pierwszej wojny tutaj nie były pokrzywdzone aż tak całe wielkie kraje, a raczej właśnie pomniejsze wioski, tak jak Amegakure, która to graniczyła z trzema pozostałymi wielkimi wioskami, ale też był na przykład Kraj Nieba, który rzucił wyzwanie pięciu wielkim krajom, ale został w tym konflikcie zniszczony. To właśnie w tej wojnie trójka ninja została nazwana Saninami, ze względu na to, że udało im się przetrwać ataki Hanzo Salamandry. To właśnie on nadał im ten przydomek. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj też Tsunade, która zabłysnęła w tej wojnie jako największy medyczny ninja na świecie, gdyż skutecznie zwalczała każdą truciznę Chiyo Sunogakure. Mało tego, to dzięki niej system drużyn ninja został zreformowany, tak aby włączyć do danych grup medycznych ninja, których ona sama trenowała, dzięki czemu prawdopodobieństwo przeżycia i skuteczność misji drastycznie się zwiększyły, a ten system jest stosowany nawet lata później. To również na tej wojnie prawdopodobnie zasłynął Sakumo Hatake, ojciec Kakashiego, który podobno był nawet silniejszy niż legendarni Sanini. Niestety nie wiemy, co takiego zrobił poza zabiciem rodziców Sasoriego i tego, że gdzieś podczas tej wojny złamał zasady Shinobi, co doprowadziło do jego wykluczenia w wiosce. Pozostałe osoby, które zginęły, przez to miały duży wpływ dla innych kluczowych bohaterów, to Dan Kato, który zapoczątkował u Tsunade hemofobię, czyli strach przed widokiem krwi, rodzice Nagato, Yahiko i Konan, przez co później te dzieci zostały nazwane sierotami Ame i założyły Akatsuki w jeszcze tej pozytywnej wierze, oraz wcześniej wspomniani rodzice Sasoriego, przez których Sasori stał się tym, kogo poznaliśmy w anime. Finalnie przypisuje się, że największym wygranym w tym konflikcie był Kraj Ognia i ich wioska Konoha.
Jedyną zauważalną cechą wspólną z realną II wojną światową jest to, że wybuchła około 20 lat po pierwszej i nic poza tym. Trzecia światowa wojna Shinobi wybuchła jakieś 3 lata po zakończeniu II wojny. Wtedy też na granicach pięciu wielkich krajów dochodziło do różnych potyczek z mniejszymi narodami. Przedłużające się konflikty rozprzestrzeniały się coraz bardziej, aż w końcu przerodziły się w wojnę totalną. Wojna ta była bitwą na wyniszczenie, dręczącą wszystkie narody, w której to każdy z nich walczył z niedoborem potencjału wojskowego, przez co nawet bardzo małe dzieci, które ledwo co zdały akademię, zostały wypuszczane w bój, co doprowadziło bardzo często do ich śmierci. Wszystkie pięć wielkich wiosek walczyło w tej wojnie i tak kolejno Konohagakure walczyła z Iwagakure na terenach Kusagakure, które zostało prawie doszczętnie zniszczone. Dopiero po zniszczeniu mostu Kanabi wojnę zaczęła wygrywać Konoha. W tej też misji pozornie zginął Obito, przez co jego kompan z drużyny, Kakashi, otrzymał od niego Sharingana, a jeszcze później zyskał przydomek kopiującego ninja. Iwagakure dodatkowo walczyła również z Kumogakure. Trzeci Raikage Kumogakure zmarł w tej wojnie, po czym mianowano na jego stanowisko czwartego Raikage, który to pojedynkował się z Konohą, co widzieliśmy w potyczce z Minato. Kirigakure brało udział w wojnie przeciwko Konohagakure, a nawet porwali Rin i zrobili z niej Jinchuriki Trójogoniastego, jako narzędzie do zniszczenia własnej wioski, ale popełniła ona samobójstwo, więc plan się nie udał. Dodatkowo Ao pokonał w tej wojnie członka klanu Hyuga i ukradł jego Byakugana, po czym wszczepił sobie w prawy oczodół. Tsunagakure naturalnie też brała udział w tej wojnie, jednak nie wiemy do końca z kim walczyli. Sasori natomiast zdobył w niej przydomek Sasori Czerwonego Piasku, ze względu na to, że za pomocą swoich marionetek farbował piasek krwią wrogów. Hiruzen pomimo tego, że wojnę wygrywała Konoha, postanowił położyć kres walkom, oferując propozycję, aby nie ubiegać się o odszkodowanie od Iwagakure. Ta decyzja spotkała się z krytyką i niezadowoleniem, dlatego ustąpił jako Hokage. Ponadto w tej wojnie Minato zyskał przydomek Żółty Błysk Konohy, za to, że odegrał w niej bardzo dużą rolę. Nie gorzej sprawował się Orochimaru, który był kandydatem na Hokage, jednakże ostatecznie został nim Minato. Jednocześnie Fugaku Uchiha nie został w ogóle zauważony za swoje osiągnięcia w tej wojnie, przez co członkowie tego klanu zaczęli gardzić zarządem wioski. Itachi Uchiha doznał traumy spowodowanej przemocą wojny i zaczął szukać pokoju za wszelką cenę, co później doprowadziło do tego, że był zmuszony przeprowadzić istną rzeź na własnym klanie, aby nie doprowadzić do kolejnej wielkiej wojny. Najważniejszą jednak osobą, która zginęła w tej wojnie, była Rin Nohara. Ukształtowała ona późniejsze decyzje Obito Uchichy, po czym później on wywołał czwartą wojnę, która przybrała rozmiary na wcześniej niespotykaną skalę. Yahiko był drugim, którego śmierć miała ważne konsekwencje dla przyszłego świata, ponieważ po tym incydencie Nagato stworzył Paina i został nowym przywódcą Akatsuki, które teraz było zupełnie inne. To też doprowadziło do wojny domowej w Amegakure i zemsty Nagato na Hanzo, a w późniejszym czasie do polowania na ogoniaste bestie oraz ataku na Konohę. Finalnie wojna zakończyła się podpisaniem porozumienia pomiędzy Konohą a Iwagakure, którzy to byli głównymi agresorami tej wojny. Natomiast Tsuchikage niechętnie zaakceptował ten traktat, ale podpisał go po tym, jak Minato Namikaze samodzielnie powstrzymał inwazję złożoną z 1000 shinobi Iwagakure. Czwartej wojny nie opiszę, ponieważ po pierwsze działa się na naszych oczach, a po drugie trwała naprawdę długo i działo się tam sporo rzeczy, więc możemy uznać, że wszystkie jej aspekty opiszę kiedyś w przyszłości w oddzielnym odcinku. Taki układ wam pasuje? Podsumowując, jak widać, każda wojna wprowadziła coś dodatkowego od siebie, co miało istotny wpływ na życie przyszłych pokoleń. Z takich rzeczy jest chociażby taktyka wojenna wyciągnięta z pierwszej wojny, medyczni ninja za sprawą drugiej wojny, czy krąg nienawiści za sprawą trzeciej wojny, która doprowadziła do kolejnej światowej wojny, a wcześniej do prawie kompletnej destrukcji Konohy. I to na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego z tego odcinka, albo wasza pamięć została odświeżona. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!